na przykład blok pod wpływem ciepła nagrzewa się aż do 56 stopni. Zobaczcie, tu jest ze styropianem, tu jest bez styropianu. Widzicie? Dlaczego jest taka różnica? Tu mamy styropian. Tu nie mamy. Ponieważ światło czy promieniowanie cieplne nie jest w stanie nagrzać całego tego budynku. On nagrzeje się do takiej temperatury, a tu nagrzewa się zewnętrzna warstwa i to ciepło nie przenika do środka. Czyli tu mamy zagadnienie bardzo ważne, tak zwanego przewodnictwa cieplnego, jak i pojemności cieplnej. Tu mamy inny kawałek części, tutaj 38 stopni, 39, 44, 40. Widzicie? W zależności od tego, od czego odbijamy światło, znaczy promieniowanie cieplne, bo my mierzymy właśnie. A tu zobaczmy w cieniu. Tak, tu mamy 40, to jest 38, a w cieniu jest 31, 32 stopnie. Widać? 32 stopnie, 32, nawet 29 tutaj gdzieś może zarejestrować. Czyli jak widać, w cieniu jest zdecydowanie chłodniej. Ale to jest takie, można powiedzieć, troszeczkę pozorne, bo nadal 30 stopni dla człowieka to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o temperaturę powietrza. A tu styropian. I jeszcze zobaczmy, czy to jest też cieplejsze, bo tu mamy zwykły beton, a styropian ma 36,5. Tu ma 48, tu już ma 53 stopnie, a tu ma 36,7. Tu jest 30 stopni. Widzicie? Znowu to promieniowanie cieplne nie jest oddawane do budynku, tylko jest izolacja termiczna w postaci styropianu. Hej, witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj będzie temat, mówi się, że drzewa dają cień, że w mieście potrzebne są drzewa, bo wtedy jest chłodniej, bo w cieniu można sobie... Dzisiaj wykonamy pomiary pirometrem, czyli takim termometrem bezdotykowym i będziemy mogli sobie zmierzyć, jaka jest temperatura asfaltu, temperatura trawy, tam gdzie jest cień, tam gdzie cienia nie ma. Żeby od razu było jasno, ja popieram, żeby były drzewa, żeby było zielono i tym podobne, ale nie przesadzajmy, ponieważ ktoś może użyć argumentu w cudzysłowie naukowego, czyli może nam powiedzieć w bardzo prosty sposób, że no to niewiele daje, bo jednak jest i tak ciepło. Dzisiaj mamy stopni, tak można powiedzieć, na dworze. Aktualnie moja stopa tutaj 36, czyli mamy 32 stopnie. Wilgotność powietrza 40%, punkt rosy 16,8 stopnia Celsjusza. Tak, to wszystko potrafi pokazać. Dobra, to zaczniemy od tego. Pierwsza rzecz. Wiemy o tym, że Ziemia jest okrągła. Bo niektórzy uważają, że jest inaczej. No ale Słońce, Ziemia krąży wokół Słońca, Ziemia się też obraca. Więc inaczej można powiedzieć, na niebie widzimy, jak Słońce się przemieszcza. Czyli jeśli mamy wbity jakiś patyk w Ziemię, nawet takie zwykłe ogrodzenie, to z tego możemy zrobić zegar słoneczny. Tak? Czyli znaczy, że cień będzie nam wyznaczać pewną drogę. Inaczej mówiąc, cień będzie ruchomy. Czyli przykładowo te samochody, które tutaj się znajdują, o tutaj te wszystkie, to te samochody mogą być raz w cieniu, a raz mogą być poza cieniem. Więc nie jest tak do końca, że drzewa dadzą cień i wszystko będzie ładnie, pięknie, bo żeby był cień, to musi być ten cień ciągle. Prosty przykład. Tutaj widzimy, samochód rzuca cień. Jak to Słońce będzie schodzić niżej, coraz niżej to Słońce będzie schodzić, to ten cień będzie się wydłużać. Więc sprawdźmy, jaka jest temperatura Ziemi, jeśli mamy z cieniem i bez cienia. Tu mamy beton.
Zobaczmy, mamy 43,9 stopnia Celsjusza. Nie wiem, czy to widać, ale raczej pewnie będzie widać. A zaraz, gdzie jest cień, mamy 41 stopni. Ponieważ ten cień przed chwilą tu powstał. Tu widać 43 stopnie, a tu, gdzie mamy dalej, mamy już 45 stopni. 45 stopni Celsjusza. Zobaczmy blisko samochodu, jaka jest temperatura Ziemi. Tu mamy 37-36 stopni. Czyli można powiedzieć, potwierdza się, czyli w cieniu mamy chłodniej, co jest logiczne, ale czy będzie ta temperatura niższa od temperatury otoczenia? To jeszcze zależy od bardzo dwóch ważnych czynników. Jednego czynnika fizycznego, czyli od wilgotności powietrza. Na temat temperatury i tym podobne będę mówić jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale teraz chciałem po prostu powiedzieć taki drobniejszy temat. No to i drugi czynnik jest wiatr. Sami wiemy, że jak siedzimy w ciepłym pomieszczeniu i mamy wentylator przed sobą, to nam jest chłodniej. Tak? Dzieje się coś takiego. A teraz sprawdźmy, jaką temperaturę mają poszczególne jakby samochody albo ich blacha. Do jakiej temperatury jest to wszystko nagrzane? Bo tu, gdzie mamy cały czas, o, widać 43 stopnie. Ale zobaczmy, czy Ziemia będzie chłodniejsza. Jeszcze ważny jest taki parametr w tym naszym termometrze, jak emisyjność. W tym akurat termometrze możemy zmienić emisyjność, bo różne materiały różnie promieniowują, odpromieniowują ciepło. Czyli zobaczmy sobie tu, Ziemia jaką ma? 40-50 stopni. Widzicie? Tu piasek ma 50, tak można powiedzieć. A tu kamienie mają 46 stopni. Znowu widać, że pomiar jest taki, można powiedzieć, nie do końca prawidłowy. Zobaczcie tutaj, śmietnik, akurat są śmietniki tutaj, tu temperatura jest 49 stopni, a w cieniu, dosłownie 10 cm dalej, temperatura wynosi 42 stopnie. 41,5, 41,4, a tu mamy 49 stopni. Czyli widać, że cień, że to, co znajduje się w cieniu, jest automatycznie chłodniejsze. Jak sami widzicie, ten cień przed chwilą się tu pojawił. Zobaczmy głębszy cień, czyli tu cień zdecydowanie był dłużej. Zobaczmy, jaka tu jest temperatura. Tu mamy 37,5 stopnia. Ale jak widać, temperatura na zewnątrz jest też 37 stopni. Więc skoro temperatura na zewnątrz i w cieniu jest dokładnie taka sama, to cień nie dał nam niższej temperatury. Dlaczego w ogóle nagrywam ten materiał? Bo znalazłem taki obrazek w internecie, oczywiście na jakiejś tam stronie, gdzie są memy, więc i było pokazane, że tu w cieniu jest tam 19 stopni. Nie może być niższa temperatura w cieniu niż temperatura powietrza. Mogłoby tak być, gdyby bardzo na przykład wiał wiatr, tak? Czyli prędkość wiatru byłaby bardzo wysoka i wilgotność powietrza też byłaby dosyć wysoka. Ale tu, to możecie pisać w komentarzach, czy od wilgotności tak bardzo by dużo zależało. Tu zobaczmy, tak samo mamy krzaki. Tak? Krzewy różne rzucają cień, prawda? Sprawdźmy, mamy 28,1 stopnia, a na zewnątrz jest 37 stopni. Jacie! Nagle, przed chwilą magister powiedział, że nie może być temperatura niższa niż to, co jest na zewnątrz. Ale tu temperatura na zewnątrz to nie jest temperatura na zewnątrz, że to tak brzydko określę. Zobaczcie, moja ręka ma 36. O, nie wiem, czy... A, na nodze będzie to widać. Noga ma 37,9. Dlatego, bo ten termometr się nagrzał. Tu czujnik temperatury znajduje się od góry. Jak przed chwilą szedłem, też żeby dojść tutaj w to miejsce, to wszystko znajdowało się w słońcu. Więc gdybym zostawił to tutaj w cieniu, to byłaby taka temperatura. Możemy w aplikacji sprawdzić, jaka jest temperatura teraz aktualnie w moim mieście. Zobaczmy. W Tychach jest teraz 31 stopni. Więc w cieniu może być troszeczkę chłodniej. 27,9. 27,7.
28 stopni. Krzaki już mają 30 stopni, 33. Czyli jak widać, są pewne parametry. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Ponieważ zagadnienie temperatury, chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji, zmian środowiskowych i wszelkich innych takich rzeczy są bardzo, ale to bardzo związane z nauką. Są to tematy niełatwe, tak? Na pewno ta Ziemia mogłaby mieć temperaturę 19 stopni. Ale gdy byłby wieczór, już nie by oddawałaby ciepło, ponieważ na różnych głębokościach Ziemia ma różną temperaturę, co też będę Wam pokazywać w filmach. Teraz jeszcze zobaczmy. Tutaj samochód jest postawiony w cieniu. Tutaj samochód stoi bardziej w słońcu. Czy da się tak zobaczyć? 50 stopni. Tu na przykład plastik jest nagrzany do 65 stopni Celsjusza. Ten plastik tutaj. Blacha 54 stopnie. W samochodzie, który stoi w cieniu, blacha ma już tylko 33 stopnie. 31 stopni. Widzicie? Czyli tak naprawdę, tu plastik tak samo, ale plastik jest w cieniu. Ile ma? 42,6 stopnia. Czyli jak widać, te temperatury są bardzo różne. Oczywiście, jeśli postawimy samochód w cieniu, z rana on jest w cieniu, to już po południu może w tym cieniu nie być. Dodatkowo, bardzo często jak pod drzewami gdzieś stoi samochód i drzewa są pewnym zagrożeniem, zwłaszcza podczas burzy czy czegokolwiek innego, jakiegoś silniejszego wiatru, to na samochód może spaść ułamana gałąź, albo nawet kasztany jak spadają, to też robią całkiem duże wgnicenia. W Gliwicach przy Politechnice Śląskiej są bardzo duże kasztanowce i tam zdecydowanie jest takie, można powiedzieć, delikatne gradobicie. Nawet niektórzy mają wgnicenia na samochodzie. No bo no tak to już wygląda, że coś ciężkiego jak spada, to jest w stanie wgnieść blachę. No szyby raczej rozbić nie, bo kasztany są akurat dosyć miękkie. No ale jakieś tam delikatne wgniecenie mogą spowodować. Także tu mamy znowu, teraz mamy jeszcze raz sytuację. Kamienie 41 stopni. Trawa 40, 39,6. Piasek 45 stopni. Czyli jak widać, różne te materiały różnie oddają ciepło. Lub inaczej mówiąc, przenika to ciepło w głąb ziemi. To jest bardzo ważny element, czyli całe to ciepło jest połączone. Tak naprawdę będę mówić o tym jeszcze, ale tu macie taki wstęp do tego, co to jest pojemność cieplna, przewodnictwo cieplne. Jak to wygląda? Co to w ogóle jest temperatura? Dlaczego nam jest ciepło? Dlaczego się pocimy? Na te i wiele innych pytań będę jeszcze odpowiadać, ale tu chciałem Wam po prostu pokazać, jak wygląda sytuacja z cieniem, bez cienia. Ja zdecydowanie jestem za zielenią w mieście, ale trzeba pamiętać, o drzewa trzeba dbać. Wykonuje się takie badania jak na przykład tomografię drzew, czyli sprawdzamy wewnątrz, jaki jest stan tego drzewa, czy to drzewo na przykład nie pęka, czy za niedługo się nie złamie. Przykładowo tutaj drzewko macie. Widać? Ono wygląda z zewnątrz ok, ale w środku to drzewo, jak tutaj, o, widać? Pokażę. O. Tu była część pnia, która zgniła. Po prostu zwyczajnie odpadła od całego drzewa. Czyli jakość tego drzewa też może się zmienić na przestrzeni lat, więc o to musimy dbać. Drzewa też możemy ładnie kształtować. Problemem też drzew na przykład przy drogach, bo niektórzy mówią, że przy drogach jak są drzewa, to wtedy fajnie jedzie się w cieniu. No niestety nie. Możecie porozmawiać sobie z wieloma osobami gdzieś na wioskach. Tam bardzo często są takie drogi albo gdzieś poza miastem, gdzie mamy drzewa, bardzo duże drzewa posadzone obok drogi. Coś ala w tym rodzaju. O, widać? No, akurat jest droga wewnętrzna i tu są małe prędkości, więc tu nic się nie stanie, ale zdecydowanie takie drzewa są zagrożeniem dla kierowców, bo często, no nie wiem, no opona pęknie.
Różne mogą się zdarzyć sytuacje, tak nie jestem w stanie teraz na szybko wymyślić tych modeli takich praktycznych, jakby to mogło wyglądać, ale najczęściej, jeśli nawet ktoś nam zajedzie drogę, wyprzedza, my musimy uciec gdzieś na pobocze, to możemy uciec tylko i wyłącznie w drzewo, które no niestety zakończy najczęściej naszą podróż, nawet przy niewielkiej prędkości, bo to jest tak jak betonowa ściana. Więc dlatego też sadzenie drzew blisko drogi nie jest dobre. Jeśli już są takie drzewa, to muszą być barierki ochronne. Ale jeśli są barierki, nie jesteśmy w stanie uciec poza jakiś obszar. Dlatego drogi musiałyby być bezpieczne. Zobaczcie zresztą, ile różnych tematów zahacza o to wszystko związane z temperaturą, tak? To, że chcemy jechać w cieniu, że nie chcemy załączać klimatyzacji w samochodzie, które spala więcej paliwa. Więcej paliwa to więcej dwutlenku węgla. Więcej dwutlenku węgla to znowu cieplej na całej planecie. No i mamy błędne koło. Także zieleń w mieście jak najbardziej, tylko trzeba to robić z głową. A nie ma tak, że będzie nagle super ciepło. Zobaczcie. Tu temperatura cały czas jest 37 stopni. Jeśli tutaj podmucham, widać? Moja noga ma 37, 36, 35. A na dworze jest temperatura już całkiem wysoka, ale w cieniu mamy zdecydowanie chłodniej. Jeszcze dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy dosyć troszeczkę wiatru, więc wiatr nas chłodzi, ale musimy się spocić, bo jak nie jesteśmy spoceni, no to ten wiatr nie daje nam tak wiele. O, tak, wow. Dokładnie, tak. Takie niesamowite rzeczy. Dobra, no to w takim razie będę już kończyć ten jakby krótki wykład na temat temperatury, pomiarów temperatury, jak to wygląda w naszym świecie, dlaczego drzewa nam się przydają. Po drugie, w mieście drzewa są schronieniem dla różnych zwierząt. Niektórzy mówią, że dla robaków wtedy jest więcej robali. Nie. Bo zwierzęta, które też mieszkają w takim, można powiedzieć, mikrolesie, czyli takie kilka drzewek, które są w mieście, też tam jest różnego rodzaju ptactwo, które likwiduje robactwo. Więc to tak nie do końca jest. A z cieniem każdy wie. W cieniu jest przyjemniej, jak wieje wiatr. Jak na przykład nie wieje wiatr, jesteśmy gdzieś w cieniu, jesteśmy na plaży i gdzieś jest kawałek cienia, to i tak odczuwamy gigantyczne ciepło, ponieważ to ten wiatr powoduje, że nam jest chłodniej i to, że się spociliśmy dodatkowo. Znowu wracamy do tematyki wilgotności powietrza. No dobra, to jeszcze raz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Hej! I przy tych temperaturach na zewnątrz, w bloku, ściany mają temperaturę 26 stopni. Tu na górze będzie temperatura cały czas wysoka pokazywana, ponieważ cały ten miernik się nagrzał. Tu musiałoby się wychłodzić, on jest cały cieplutki.